Siemanko, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie. Jak co piątek, czas na kolejny pack opening, czas na kolejny event. Więc zobaczymy, co mi wypadnie ciekawego właśnie w paczkach, jakie karty zostaną dodane. Tak naprawdę u mnie jest 18:58, kiedy to nagrywam, więc zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A my teraz lecimy z odcinkiem. Zostawcie tylko proszę łapkę w górę, pod spodem komentarz i kto jeszcze nie subskrybuje, może to zrobić w tym momencie. Także jazda. Również pragnę przypomnieć moim wszystkim pełnoletnim widzom, żebyście pamiętali o kodzie Lachu na BetClicku, bo tam macie cashback do 200 zł bez warunków obrotu, pod spodem link w opisie. Ja wybrałem sobie zdarzenia tak jak widzicie teraz, bo wraca Premier League, po tej przerwie krótkiej po Mistrzostwach Świata wróciła Premier League, więc wybrałem sobie takie zdarzenie jak zwycięstwo Tottenhamu, Leicester Newcastle nie może paść 4 bramki, Aston Villa z Liverpoolem, tutaj zwycięstwo Liverpoolu, Arsenal wygrywa z West Hamem oraz w meczu United z Nottingham nie może paść 4 bramki. No i za 5 dyszek do zgarnięcia ponad 500, więc tak to wszystko, drodzy widzowie, wygląda. Mam nadzieję, że proste, jasne i przejrzyste. Pod spodem, tak jak powiedziałem, link w opisie dla wszystkich widzów pełnoletnich. Oferta od sponsora kanału, czyli od BetClicka. Wbijajcie, sprawdzajcie, no i oglądajcie z powrotem mecze Premier League, a teraz lecimy z paczkami. Zawsze ta grafika w FIFA wygląda tak 2:10, no to nie jest rozmieszczone tak być powinno, ale zobaczcie. De Bruyne, Kante, Sancho, Felix, Batland, Tomori. Świetny Tomori, może być Dembele na ST, Mendy, Chiellini na Kamie, Klosterman. Mamy tutaj jeszcze kilku innych zawodników, ale dobra, ja w takim razie biorę się za otwieranie najpierw, bo to jednak jest ważniejsze. Zobaczymy, jakie paczki nam tutaj wrzucili, co ciekawego mamy do zgarnięcia. Największe, ok. Dobra, to otwieram. Jeśli się uda, to 12 takich paczek za 1000 FIFA points. No i miejmy nadzieję, że uda się trafić aż jednego zielonego zawodnika. Jednego zawodnika Winter. Dobra, to tak. 8 czwórki sobie mogę sprzedawać od razu. Resztę będę brał do klubu. Bo jak się pojawią jakieś SBC i inne rzeczy, to akurat to się przyda. Jest tych paczek dość sporo, więc powinno się udać otworzyć wszystkie. Pytanie jest bardziej, czy coś wypadnie. Bez walkoutu? Bez Thibaut Courtois to nie jest. No dobra. 8 czwórka, 8 trójka, reszta do klubu. A to na quick sell. Ty, ale nie ma już tych! Nie ma czerwonych? Chyba już... Nie, otworzyłem za końc. Come on! Niechcący, ale nie ma chyba czerwonych pików w tych paczkach. To jest duży plus. Tych pików z Mistrzostw Świata tutaj nie ma. Dobra, to tak... Kurczę, 50k poszło. Nie powiem co. To miało być za pońcy, oczywiście, że tak. Ale ten Dembele będzie drogi, no nie? Tak coś czuję, że on to cenowo... Po prostu w kosmos wystrzeli, jeśli chodzi o jego widełki, to pewnie będzie pozamykane zaraz, chyba że to ma, te widełki są dość wysoko ustawione, zaraz zobaczymy. Ale chciałbym zobaczyć też taki zielony tutaj ekran. Zielony, świąteczny. Słuchajcie, przede wszystkim ja też życzę wam wszystkiego co najlepsze z okazji świąt, także dużo zdrówka, to najważniejsze, jak to mówią nawzajem. My będziemy się jeszcze jutro widzieć na kanale głównym. Takie fajne świąteczne Q&A, które myślę, że wam się spodoba. A tu mamy chyba walkout. Bramkarz, czy to jest Hugo? Tak, Hugo Lloris, 87. No walkout jest. Nawet podwójny. O, jeszcze tutaj był Sommer. To nawet taka zła paczka nie była. Kto jest najtańszy w ogóle do trafienia z tego eventu? Niech ta paczka się otwiera, a ja sobie to sprawdzę w tym czasie. Także dajcie mi chwilę. Ty, halo. A co to są za karty nowe? O kurde, złote karty na Futbinie? Fede Valverde? Ty, o co tu chodzi? Zaraz będę musiał sprawdzić. O kurde, tak sobie wbiłem teraz na Futbina i tak patrzę, że coś tu się jeszcze dzieje ciekawego. Dobra, jeśli chodzi o zawodników takich jak Dembele, który ma widełki do 2 milionów, to obecnie go nie ma na rynku transferowym. Natomiast najtańszy, kto tu może być? No ten prawy obrońca z Niemiec, myślę, że on może być tani. 86 overall, na razie to na Futbinie jeszcze nie jest zaktualizowane, więc no, tego nie będę mógł sprawdzić. Ale dobra, świąteczny pack opening, mam nadzieję, że odda. Jeszcze 5 takich paczek. 5 paczek. Come on, no coś zielonego. Hiszpania RW, to nie może być nikt dobry. O, na pewno. Już, jeszcze mi ciebie tutaj brakuje.
Święta są, oni mi dają moratę. To tak nie można robić. Drodzy państwo z Kanady, tak się nie robi. Dobra, otwieramy dalej. Oprócz tej paczki jeszcze trzy. Kurczę, no. Coś zielonego. Wiem, że tak będę marudził z tym zielonym. Właśnie, są Maksymem myślałem, że będzie. Ale on się może pojawić w drugiej drużynie. Myślę, że dwie drużyny na pewno będą, a niektórzy nawet prognozują, że mogą być trzy. Idziemy w lewo, będzie walkout. Robertson. Ej, Robertsona często trafiam też. Chyba ostatnio nawet w openingu udało mi się go dropnąć. Ale 8-7, zawsze spoko, zawsze się posprzedaje te wszystkie karty, to coś wpadnie. Powoli będę zbierał budżet na następne upgrade'y. Dobra, dwie paczki jeszcze za 1000 FIFA points. Come on! Ja zawsze mówię, najsłabszy nawet najsłabszy, byle tylko trafić od razu taki challenge sobie zrobić. I byłoby idealnie. No na razie tutaj nic się nie zaktualizowało, jeśli chodzi o ceny. A przed nami tak, odświeżmy sobie to tutaj. I ostatnia paczka za 1000 FIFA points. Co będzie w środku? Nic zielonego. Zaraz zajrzymy jeszcze do SBC. Bo może tam pojawi się coś fajnego. A o 19 mogli dodać właśnie jakieś fajne rzeczy do zrobienia. Co my tutaj mamy? Dobra, dajcie mi chwilę, bo to też trzeba otworzyć. Dobra, otwieramy tą paczkę za 500 FIFA points. Zobaczmy, co będzie w środku ciekawego. No nic, niestety. Chyba tu jest token. Ej, co ja mam z tą Hiszpanią? 86 to jest parejo, ale on jest untradeable. I tu jest kolejny token. Gdyby ktoś się zastanawiał, to od razu podaję info. I muszę skończyć mój token właśnie w moment, też zebrać sobie gwiazdki. No i teraz tak, zobaczmy, co ciekawego dla nas EA przygotowało, jeśli chodzi o SBC. Jak co piątek, klasyczny przegląd tego gościa, już widziałem wielu z nich, znaczy wielu z nich, wiele osób gra nim na SP, albo na SPD nawet. Kurczę, tylko że on ma mało trochę odbiorów. 77 DeFi, chociaż jakby to mu zupgrade'ować, troszkę podbić czymś, to jest tak, jest depol do zrobienia. Tak wygląda, takie ma staty, a trzeba na niego przepalić co? 8.5, 8.4. Tak to wygląda, getse tu już był. Tutaj sobie już zrobiłem tylko to, żeby mieć token. Mamy tutaj kolejny. Ok. I tu jest daily jakieś do zrobienia. To też trzeba o tym pamiętać. Kurczę, ale oprócz tego to chyba no nic takiego mega wow, żadnej paczki 8.5 plus. Jakiegoś pika 8.5 plus albo coś takiego, no zobaczymy, właśnie. FIFA World Cup History Maker. Okej. Ale ten Fede Valverde ma 84, no nie? Czekajcie. Fede Valverde posiadający kartę 84. To przecież on jest gorszy od Potma. A nawet powiem wam jeszcze lepiej. Ta karta History Maker, ona jest taka sama jak jego złota zwykła karta. Aha, mam jeszcze informację, że te karty dostaną upgrade dwa razy w styczniu i w lutym. Tylko za co? Co i jak? Kurczę, co oni tam znowu wymyślili? Dobra, otwórzmy sobie to tutaj. Bellingham! Okej, czyli ja dostałem Bellingama. Bellingham 84. No nawet jak on by dostał upgrade. Jak sobie teraz tak sprawdzam, no oczywiście Bellingham 90 jest teraz za 480. Ale to już jego inform. Chyba, że on dostanie jakąś 87. Kurczę. No nie mam pojęcia, nie wiem jak do tego podejść, szczerze powiedziawszy. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i co ciekawego trafiliście przede wszystkim. Co my... No znowu Hiszpania, tym razem bramkarz, to jest De Gea oczywiście. Jeśli walkout Hiszpan, no to musi być to De Gea, jeśli chodzi o bramkarza. Zobaczmy jeszcze na objective, co tam ciekawego jest i chciałbym zerknąć jeszcze na rynek transferowy. No niestety dzisiaj nie udało się trafić zawodnika takiego jakbym chciał, czyli zielonego. Tutaj mamy token do zrobienia za całą grupę. Aha, rozegraj 6 spotkań. No to okej, okay, to będzie git. Rejnie, nie, no znowu jego dali? Ciekawe, czy jest token też za niego. Na szczęście nie. Z tego co widzę.
Kurczę, ale oni chyba nie potrafią zrobić nowych, czy użyć nowych, fajnych zawodników, tylko ciągle kręcimy się co roku dookoła jednych i tych samych. Dobra, to to mamy nowego na pewno do zrobienia. Silver Cup tutaj to już raczej nie ma żadnego tokenu, chociaż tutaj może... Nie, to też nie. Dobra, jeszcze sprawdzę na szybko, ale raczej nie powinno być niespodzianek. Dostałem właśnie za zrobienie SBC jednego zawodnika na wypożyczenie. No i tak sobie patrzyłem i zobaczcie na to. Tadam, zobacz, co jest? Czemu ten... Czemu on ma wszystko na maksa? Karny ma tylko 89. Każda statystyka oprócz rzutów karnych, jeśli chodzi o strzały, to jest 99. Co się dzieje w tej grze ostatnio? Ty, ja nie ogarniam. Jakie mam pozycje? Cam, LW? Co jest? Ty, no ty, ja go wezmę, aż chętnie nawet Food Champions go przetestuję. U mnie aktualnie wygląda to tak. Mam w tym momencie 8 kart zebranych. I teraz tak, 10 jest wszystkich. W tym momencie wiem, że muszę jeszcze zrobić sobie jedną w moment, bo tutaj mi brakuje. Mam na razie 18 gwiazdek, a potrzebuję 20, żeby odebrać sobie następną kartę, jeśli chodzi o tokeny. I ona znajduje się właśnie tu. O, więc tutaj mamy... A nie, przepraszam, tutaj, żebym nie odebrał, kurczę, draft token. Tutaj jest zimowy właśnie token i to będzie 9. Natomiast jeśli chodzi o 10 i ostatni, który jest aktualnie do zebrania, to został mi do zrobienia on chyba właśnie... o tutaj. Czyli muszę rozegrać po prostu 6 spotkań w dowolnym trybie i będę miał takiego gościa. Jeśli chodzi o to, to też pamiętajcie o codziennych wyzwaniach, bo zobaczcie, tutaj na przykład mamy tak, João Félix, później co jest? 8-3 double pack, double player pack, przepraszam, 80 plus razy 5, ikona na wypożyczenie Ronaldinho, na nie wiem ile spotkań, bo jest zbugowane, 5 zawodników 84 plus, paczka rzadkich zawodników, potem wypożyczony Kante, nie wiadomo na ile, 85 plus dwóch gości, 81 plus razy 11, ikona Ronaldo na wypożyczenie, to wyobraźcie sobie do wszystkich innych wyzwań, jak będziemy mogli grać tym. 10 zawodników 83 plus. No i tutaj draft token pack, więc o tym trzeba pamiętać. To jest 13 dni do zrobienia. I myślę, że codziennie jak będziemy robili sobie to SBC, to ideolo. No cóż, drodzy widzowie, sprawdziliśmy content i w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. No jak zawsze co piątek po prostu sprawdzam, co się dzieje, otwieram paczki i rozmawiamy o tym, jak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi natomiast o te karty, które się pojawiły, to ja chciałbym zobaczyć na jednego pana, ile kosztuje w tym momencie Tomori, jak on jest drogi. Tomori i to jest ta wersja, o dokładnie ta. Ile kosztujesz? 2 miliony, nie, no już dobra, okej, okay, jest git. Milion, około miliona, ale to zaraz będzie spadało. 900 tysięcy, 850, 799. No jestem ciekaw, na jakiej kwocie on się zatrzyma, ale mi Tomorim gra się dobrze, a co dopiero tym? Co to będzie za bestia? No i na sam koniec pokażę wam, jak wyglądają ceny. Aktualnie, jak w momencie to nagrywam, to jest 19.25 i mamy tutaj teraz właśnie Dembele za ponad milion, Pato 23k, niżej miliona Felix, no ten, tak jak mówiłem, będzie najtańszy i tak praktycznie jest, tylko Kluivert jest tańszy w sumie. A z ławki, no ten Chong, który ma 99 wszystkiego, jeśli chodzi o strzały, za 27k. Ciekawe, Tomori 630 aktualnie. Dajcie znać, którego byście chcieli trafić i dlaczego, a my widzimy się kolejnym razem. Oczywiście już jutro na kanale głównym, tak jak mówiłem, fajne Q&A i dzisiaj na streamie około 22 gramy Food Champions. Tym składem zobaczymy, jak będzie szło. Także do następnego i piona mordy.